tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj kolejne piwo z Michelera i to jest Orange Yuzu, zakładam, że tak się to mawia, Glad I Said Porter. Właściwie tutaj jest tak: knock knock, who's there? Orange, orange who? Orange Yuzu, glad I Said Porter. Poryta nazwa. No ale jest w stylu Michelera, jak najbardziej etykieta. Autorem jest Keith Shore. Ale to nawet budzi moją jakąś taką sympatię, w przeciwieństwie do tamtych innych. Co to jest? To jest Ale brewed with orange and yuzu and aged in Grand Marnier Liquor Barrels. Czyli jest to piwo porter, 6%, 6%, czyli taki angielski, ale trochę mocniejszy. No. Skład: woda, słód, haferflager, czyli jak już sprawdziłem poprzednim razem, płatki owsiane, czyli haferfloki po poznańsku, laktoza, chmiel, yuzu, czyli yuzu to jest taki wywodzący się z Chin owoc, który jest popularny w Japonii i jeszcze gdzieś tam. I w kuchni japońskiej się stosuje właśnie skórkę. I to jest coś podobnego do pomarańczy. I to wszystko jest leżakowane w beczce po Grand Marnier. A to jest z kolei likier pomarańczowy. Likier pomarańczowy. Miałem jedno piwo poprzednim razem, które właśnie leżakowało w tym i byłem lekko rozczarowany, bo ono było dla mnie za wytrawne, za puste. Zobaczmy, jak będzie tym razem. Dobra, nie będę się tu pieścił z tym. Pazłotko zrywamy. Tym razem na szczęście kapsel nie jest w żaden sposób tutaj zardzewiała, nic takiego, raz miałem taką przygodę. No, spróbujmy. O, solidne syknięcie, ale nie ma objawów żadnego przegazowania. Kapsel Golas. Palone, czekoladowe. Coś tam się tak gdzieś po bokach, jakaś pomarańcza może i pojawia, ale... Taki przypalony bardziej nawet niż palony. No. Barwa czarna, ciemnobrunatna, nieprzejrzysta. Piana dość obfita, drobnotężykowa, beżowa. Tak, teraz już wyraźne są te nuty takie właśnie pomarańczowe, takiego likieru pomarańczowego. Sprawia słone wrażenie, co ciekawe, lekko kwaskowate. Nie jest aż tak wytrawne jak to piwo, które piłem wcześniej, też leżakowane w beczkach po Grand Marnier, czy jak się to tam wymawia po francusku. Więc ta laktoza daje troszkę ciała, ale jednak całość znowu nie jest gęsta, zawiesista, jest raczej wytrawna, raczej lekka, raczej konsystencji kawy i to bez mleka, takiej czarnej, ale z większą ilością wody, nie espresso. Wyraźna nuta taka właśnie likierowa, ale tak jakby do kawy,
Jest wyraźna nuta kawowa. Do kawy kapnąć parę kropelek likieru. Ale to nie jest tak, że on daje jakąś słodycz, tylko on daje te właśnie taką nutę pomarańczową. To jest piwo, którego z beczki będzie, które z beczki będzie można spróbować na Beer Geek Madness 30 sierpnia we Wrocławiu, w Zaklętych Rewirach. Oprócz piw Mikkelera, których będzie 12 kranów, na 12 kranach będzie polski craft, z czego połowa, co najmniej połowa, to będą premiery. My zaprezentujemy trochę podobne piwo, mówię my, czyli kolaboranci, dlatego, że będzie to właśnie biały porter, white porter, czy wheat porter, czy wheat porter, czyli piwo, które jest skrzyżowaniem porteru angielskiego i wheat beera. Będzie się nazywało Zebra. Chyba mnie komar tu użarł. No i będzie to porter angielski z dodatkiem kolendry, skórki pomarańczowej, skórki grejpfrutowej. Chmielony oczywiście amerykańskim chmielem, ale ten chmiel tam jakby drugoplanową rolę gra. No, powiem szczerze, że dzisiaj miałem okazję próbować. Do końca jeszcze nie jestem z tego zadowolony, ale jest to połączenie właśnie Vita i porteru. Chyba będziemy je kolendrować na zimno, żeby trochę wzmocnić ten aromat kolendry. Zobaczymy, jakie to da efekty. No tutaj wyraźne są te nuty takie pomarańczowe i takie przypalone popiołowe. No i znowu nieco za wysokie wysycenie, moim zdaniem, które trochę gryzie w przełyk. Także do zobaczenia we Wrocławiu na Beer Geek Madness 30 sierpnia w lokalu Zaklęte Rewiry przy ulicy Krakowskiej. Przyjeżdżajcie, będziemy tam my, będzie tam cała, no cała nie, ale będzie tam większość z tych najbardziej ciekawych browarów rzemieślniczych. Będzie Pinta, będzie Podgórz, o którym ciągle zapominałem we wszystkich poprzednich filmach. Będzie pracownia piwa, będzie browar Bednary razem z browarem Piwoteka wspólnie. Będzie browar Birband, nie wiem, czy nie z Pintą razem. No i kto mi jeszcze został? Znowu kogoś musiałem zapomnieć. Birband niby dostał dziką kartę. Pinta, pracownia, Piwoteka i Bednary, Widawa, Podgórz, Birband i jeszcze jeden, znowu jakiegoś zapomniałem. A, Szałpiw chyba. Tak, Szałpiw. No, także myślę, że będzie ciekawie. Do... Szałpiw? Cholera. No nic, będzie jeszcze film, w którym będzie typowo o Beer Geek Madness, wtedy podam wszystkie szczegóły. A co do tego piwa, ciekawe, aczkolwiek no mogłoby być więcej tej pomarańczy i więcej i gęstsze mogłoby być. No, szczególnie po tych płatkach owsianych, które tam w składzie są. Wasze zdrowie.